Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj bardzo prosty przepis na rybę. Sięgnę po sumal, ale to może być dowolna ulubiona ryba. Łosoś, tuńczyk czy inna, jaką lubimy. Ja akurat mam suma, którego część wykorzystałam w poprzednim przepisie, a dzisiaj coś w stylu tajin, czyli danie marokańskie, ale oczywiście lekko spolszczone. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam. Mam tutaj 800 gramów ryby, w moim przypadku sum, tak jak wspomniałam. Ryba jest już sprawiona i pokrojona na mniejsze kawałki, na dzwonka, a tę tylną część pokroiłam po prostu na takie mniejsze kawałki. Zatem ości są w środku, no ale sum nie ma zbyt dużo ości, więc spokojnie to będzie przyjazne do jedzenia. Umyta, osuszona odstawiam na chwilę na bok, bo teraz przygotuję do niej marynatę. I w tej marynacie będzie musiała za jakieś 30 minut poleżeć. Zacznę od cytryny. Umyta, sparzona, teraz ścieram skórkę. Będę potrzebowała skórkę z całej cytryny. Samą tę żółtą, aromatyczną część bez białego albedo. A następnie przekrawam ją na pół i wyciskam sok z połowy cytryny. Taki świeżo wyciśnięty, pachnie po prostu świetnie. Oczywiście bez pestek. Do tego dodaję 3 ząbki czosnku. Drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę. U mnie praska. 1/3 łyżeczki soli. Ilość soli tak naprawdę według własnego uznania i upodobań. U mnie tyle. Teraz kumin, czyli kmin rzymski, 2 łyżeczki. 3 łyżeczki słodkiej czerwonej papryki. Może jeszcze pół łyżeczki kuminu dodam, czyli 2,5 łyżeczki kuminu. I na koniec oliwa. Biorę z oliwek. Myślę, że można podmienić na inny olej. Ja dodaję 4 łyżki. I składniki marynaty starannie mieszam. No pachnie to po prostu bosko. Ale to się zapewne domyślacie. Sprawdzam smak. Dodam jeszcze siekaną natkę pietruszki. Najlepsza oczywiście byłaby świeżo siekana. Ja skorzystam z suszonej. 2-3 łyżeczki. Jeśli dawałabym świeżo siekaną, to myślę, że pół pęczka minimalnie bym wzięła, może nawet cały pęczek. Pasta gotowa. Wspaniały, intensywny smak. Jeszcze sprawdzę raz. Wiecie co? Dodam łyżeczkę płynnego miodu, bo jakoś tak wydaje mi się, że tu powinna być taka nuta słodka jeszcze. Teraz dużo lepiej. I tą marynatą, pastą smaruję rybę. No zapach po prostu obłędny. Troszkę tu eksperymentuję, ale już po zapachu wiem, że danie wyjdzie bardzo fajnie. Przykrywam i wstawiam do lodówki na jakieś 20-30 minut. W tym czasie można przygotować ryż, jeśli chcemy podać z ryżem, ale będzie też smakować doskonale z kuskusem. Kuskus robi się błyskawicznie. Ja proponowałabym tutaj kuskus razowy. Ja podam natomiast z czarnym ryżem, który wymaga troszkę dłuższego czasu gotowania, więc nastawiam go już teraz. Dobra, ryż się gotuje. Ja teraz przygotuję sos, w którym będę dusiła rybę. Gdybym miała tajin, to gotowałabym po prostu w tym naczyniu. Nie mam, więc skorzystam z patelni. Można też spokojnie posiłkować się naczyniem żaroodpornym i piec rybę w piekarniku w niskiej temperaturze, na przykład w 150 stopniach Celsjusza. Ja skorzystam dzisiaj z patelni, będzie szybciej i ryba będzie po prostu duszona. Troszkę inaczej niż byłoby to robione w Maroku, ale Dani tak kojarzy mi się z tajinem, więc myślę, że niestety tak właśnie będę je nazywać. Rozgrzewam głęboką patelnię lub garnek. Dolewam trochę oleju do smażenia, olej roślinny lub oliwa do smażenia według uznania, tak nie za dużo. I rozgrzewam na bardzo wolnym ogniu. W tym czasie pokroję jedną cebulę, u mnie akurat pół bardzo dużej. Kroję w kostkę lub z grubsza siekam i od razu wkładam ją do smażenia, z grubsza mieszam. Dodaję 2 ząbki czosnku, drobno posiekane lub przeciśnięte przez praskę. I smażę na nie za dużym ogniu, aż cebula się zeszkli, a czosnek zacznie aromatycznie pachnieć. Wtedy dodaję 2 łyżeczki słodkiej czerwonej papryki, 1 łyżeczkę mielonego kminu rzymskiego. Mieszam. Dodaję mniej więcej 400 g pomidorów z puszki lub z domowych przetworów razem z sokiem. Podlewam wodą, jeśli trzeba. Ja doleję mniej więcej 150 ml. I tą wodą wypłukuję naczynie po pomidorach. Dodaję też oliwki, zielone lub czarne. Ja dodam czarne, oczywiście bez pestek. Tak na oko mniej więcej garść. Mieszam. I na koniec sok z połowy cytryny. Tej samej, którą dodawałam do marynaty. Ja wycisnę go najpierw do szklanki. Dzięki temu mam możliwość uniknięcia pestek. I gotuję to na nie za dużym ogniu, bez przykrycia, przez około 10 minut, aż pomidory odparują. Co jakiś czas oczywiście mieszam. Tak to wygląda. Przed dodaniem ryby sprawdzam jeszcze smak i jeśli trzeba doprawiam. U mnie odrobinka soli i jeszcze troszkę kuminu. Mieszam i na pewno będzie już dobrze. I teraz
teraz z wierzchu układam doprawioną wcześniej rybę. Jedną warstwą się staram ją ułożyć, tak w sensie, żeby nie nachodziła jedna na drugą. Dokładnie wybieram też całą marynatę z miski i dokładam na patelnię. Przykrywam i zostawiam, aż ryba się ugotuje. Czas duszenia zależy oczywiście od wielkości kawałków, na jakie została pokrojona ryba. U mnie 8-10 minut i powinno być dobrze. Można spokojnie trzymać dłużej, dzięki temu będzie bardziej miękka i lepiej przejdzie aromatem i smakiem dania. Mniej więcej w połowie duszenia podnoszę pokrywkę i zaglądam. Jeśli trzeba, podlewam na przykład wodą, jeśli ten sos będzie odparowywał zbyt szybko, tak żeby po prostu tego nie przypalić. U mnie minęło 12 minut. Wygląda to tak. Wyłączam teraz grzanie i można zostawić pod przykryciem do czasu, aż będę gotowa, żeby podawać, lub podaję od razu. Wiem, powtarzam się, ale pachnie to po prostu wspaniale i wiem też, że dobrze smakuje, bo już spróbowałam. Tu danie gotowe można podawać. Przed podaniem posypuję siekaną zieleniną, no i podaję, tak jak wspomniałam, u mnie z czarnym ryżem, gotowany po prostu w lekko osolonym wrzątku z odrobiną kurkumy, ale spokojnie można podać z dowolnymi ulubionymi dodatkami, z kuskusem, z ryżem, z ziemniakami, a także po prostu z pieczywem. Do takiej ryby będzie pasować naprawdę dużo klasycznych dodatków. I tak to się prezentuje. Czarny ryż, król ryżu. Do tego ryba duszona w pomidorach i aromatycznych przyprawach, cząstki limonki lub cytryny według uznania i można podawać. Przepyszne danie i bardzo proste, jak sami widzieliście. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że zechcecie odtworzyć je w domu. Gorąco zachęcam. Tych, którzy się zdecydują po przepis pisany i składniki odsyłam jak zawsze na blog Skutecznie TV. Bezpośredni link wkleję w informacjach pod filmem. Zapraszam też do zaglądania na Facebooka i na Instagram. Jak wiecie, tam dzielę się nie tylko filmami. No i klasycznie przypominam o subskrybowaniu kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, by nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę i smacznego życzę.